Acelia błękitna to pastewna roślina o cennych właściwościach miododajnych i niewielkich wymaganiach glebowych, a nawet z pewną tolerancją na niedobór wody. Rośliny wyrastają do wysokości około 70-80 cm i są odporne na przymrozki. W uprawie na nasiona siew należy przeprowadzić możliwie jak najwcześniej. Optymalnie jest to koniec marca. Zalecona głębokość siewu nasion to 1-2 cm przy rozstawie rzędu 12-15 cm i ilości wysiewu około 8-15 kg na hektar. Przy uprawie na poplony ścierniskowe termin wysiewu to od 5 sierpnia do 15 sierpnia. W ilości przynajmniej 15 kg na hektar oraz na głębokość siewu 2 do 2,5 cm. Więcej informacji na temat uprawy i nawożenia można znaleźć na stronie www.phr.pl, w katalogach poznańskich hodowli roślin lub kontaktując się z naszymi przedstawicielami. W hodowli nowych odmian facelii błękitnej głównym naszym celem jest wytworzenie odmian dających bardzo wysoki i stabilny plon nasion, odmian o poprawionej wyższej masie 1000 nasion, odmian niewylegających, równomiernie dojrzewających, co zdecydowanie ułatwia zbiór mechaniczny. Anabela jest to nowa, wysokoplonująca odmiana o niskich wymaganiach glebowych, tolerująca suszę oraz przymrozki nawet do minus 8 stopni Celsjusza. Anabela wykazuje dużą dynamikę wzrostu, dzięki czemu szybko zacienia glebę i zagłusza chwasty. To odmiana bardzo odporna na choroby, co zdecydowanie ułatwia jej uprawę. Warto zaznaczyć, że facelia Anabela korzystnie wpływa na stan fitosanitarny i właściwości gleby.